Cześć, z tej strony Farell, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stumble Guys. Na samym początku, moi kochani, chciałem wam wytłumaczyć, co ja mam pod nosem. To jest, moi drodzy, koper, bo nie potrafię innego wąsa wyhodować. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego zapuszczam wąsa i jak długo będę go nosił, no to musicie wpaść już w tę środę o godzinie 16 na kanał JJKi. Tam wszystkiego się dowiecie. No i w sumie, jeżeli uważacie, że śmiesznie wyglądam, no to zostawcie łapkę w górę. Każda łapka w górę to jeden dzień dłużej wąsa na twarzy Farella. Sprawdźmy, ile bym nosił takiego wąsa. Oficjalnie od twórców gry dostałem dostęp do nowej zamkniętej bety 0.50, a wraz z tą aktualizacją do gry powracają króliki. Diamentowy królik, królik luchador, królik pirat, czerwony szkieleton królik oraz royal królik. Do gry zostały dodane nowe tryby Elimination Base oraz Air Sharks. No i oczywiście będziemy też kręcili nowym darmowym kołem, z którego możemy zdobyć wszystkie nowości, które zostaną dodane wraz z tą aktualizacją. Jesteśmy już na moim koncie w wersji 0.50 beta. Moi drodzy Państwo, na samym początku wejdźmy sobie i zobaczmy, jakie są nowości. Jak widzicie, mamy ograniczone czasowo koło, którym od razu zakręcimy. Pierwsze losowanie specjalnie dla Was, widzowie. Zobaczcie, co byście trafili. Jak zalogujecie się do gierki, trafiacie od razu... Uwaga! Animację nową. Okej, animacja fajerwerek, ale taka animacja nas w ogóle nie interesuje, bo my za chwileczkę będziemy jeszcze raz kręcili kołem, ale na początku sprawdźmy sobie, jak wyglądają nowe skiny, które zostały dodane do gry. Moi drodzy Państwo, mamy przekozackiego diamentowego królika. Boże święty, jaki on jest cudowny. Jeżeli chcielibyście mieć takiego królika w swojej szafce, zostawcie łapeczkę w górę, a ja postaram się jakimś cudem od twórców gry ogarnąć jakieś darmowe coś na takiego zająca. Fajnie by było. Kolejnym skinem jest luchador rabbit. Mega śmiesznie wygląda takie połączenie El Primo i rabbita. Pirat rabbit, no chyba z tych wszystkich rabbitów jest najgorszy. Kolejna wersja rabbita to royal rabbit. Taki król z rozbieganymi oczkami. No i oczywiście red skeleton rabbit. Taki halloweenowy. Może być. Zakręćmy sobie jeszcze raz kołem fortuny, a myślę tak z 3 razy na początku. Odblokujmy z jakiegoś nowego skinka i zagrajmy nowy tryb i od razu coś specjalnego. Diamond Rabbit, to jest to, moi kochani. To jest to, co Farell lubi najbardziej. Tu oczywiście mamy jeszcze różne flagi do odblokowania. No i mamy też Royal Rabbita, okej. Więc od razu, moi drodzy Państwo, przymierzamy sobie nowego rabicika. Gdzie on jest? Coś specjalnego. O kurczę, on trafia na pierwsze miejsce. Wybieramy. Tak wygląda nowa animacja, jak widzicie fajerwerki poleciały, jest mega piękny wybuch. Użyjmy ich sobie i one będą nam się wyświetlały, jak przejdziemy mecz. Lecimy, moi drodzy, z nową mapą Elimination Base, okej, czyli to jest mapa od nerfa, tylko może zostaną dodane nowe bronie, czy coś takiego, sprawdźmy, o co tu chodzi. Okej, wyjaśniam oponenta normalnie. Ej, panie, wypadł mi stąd. Mamy tutaj tarczę, mamy też broń ze znakiem zapytania. Okej, jest przypał. Potrzebuję szybciutko ogarnąć sobie jakieś leczonko zaraz. Jeszcze mam trochę kewa. Dobra, tego chłopa trzeba wyjaśnić. On ma mało. Mój kevlar. Wypadł rekin. Pyk. Okej. Póki co spoko całkiem idzie, ale ta broń się nie nadaje, moi drodzy, do raszowania. Bije po 15, co prawda, ale wolałbym broń, która atakuje nieco mocniej. Znaczy nieco szybciej, a słabiej. Zaraz po nią pójdziemy, ona gdzieś tam się ryspiła. Jeszcze wyjaśnimy tylko tego niedźwiadka. O kurczę, mam plecy, mam mało HP, 90 coś HP. Mam tutaj tego shotguna. Dobra, muszę uciekać. Bomba. Leżysz, chłopie, i nie wierzysz. O kurczę! Oponent! Wyjaśnij mnie! Weź mi i mnie wyjaśnij. Moja tarcza! O kurczę. No nie! Co jest? Padłem? Ale aha, dobra, już wiem, a czym to polega. Ten tryb polega na tym, moi drodzy, że to jest deathmatch zwykły. Musimy się atakować i kto zrobi najwięcej fragów, ten zajmuje te lepsze miejsce. Dobra, już wszystko jasne. Hop, szybki szczupaczek. Więc trzeba będzie tutaj ogarnąć, która z tych broni jest na ten tryb najlepsza. Albo po prostu kampić się i kraść ludziom fragi. Widzimy z daleka, że chłopak mało hapsów i po prostu w niego wjeżdżamy i kradniemy fraga. No, to będzie mega ciekawy na pewno tryb, ale to już, moi drodzy, 13 czerwca. A swoją drogą, ja 16 czerwca mam urodziny, więc możecie napisać, jakiego dnia macie urodziny. Czy już mieliście? Czy dopiero będziecie mieli? O kurczę, ale odwalam numer. Wypadł, no i padłem, nie mogłem ślizgu zrobić. Troszeczkę się czasami jeszcze to laguje, ale to jest wersja beta, więc nie ma co się w ogóle przejmować. Z pewnością oni ten poślizg naprawią później w gierce. Dobra, mój ten frag. Czy mi się wydaje, czy te broni jakieś są słabe teraz? Nie mam jakiejś innej, fajniejszej broni? Czekajcie, coś znajdę sobie. Bomba, 15, leżysz, gamoniu. Okej, o ile bije ta broń? Nie no, ta broń to jakaś porażka. Też po 15 bije. Dobra, na górę szybko. 83 sekundy. Mega długie są te mecze. Nie wiem, czy nie będzie tyle czasu męczące grając w ten tryb. Wskoczmy sobie teraz tutaj na górę i faktycznie znajdźmy jakąś inną broń, która szybciej strzela. O, właśnie. Tego Uzika chciałem. Zobaczcie, jak ten szkieletonek nawala. Hop, kroję. Hop, na dół szybko. Dobra, padł chłopak. Bomba, 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 bomba. O, i tym można grać. To jest broń warta uwagi. Mój frag. Dobra, leżysz, gościu. No podbij mnie. A nie dało się podbić, najgorzej. Myślałem, że tamto mnie podbije. Dobra, szybka akcja. Jeszcze raz skakujemy na górę. Okej. Już mi się broń respi, kozak. I teraz zaczynamy raszować oponentów. Pa. I szkieletonka. Dobra. Patrz, on ma mało hapsów, to jest mój frag. Aj, nie udało się teraz ten mój. 15 fragów. Dobra. Tu prawie chłop leży. Czyli po prostu w tym trybie trzeba się kampić na fragi. Pierwsze miejsce, nieźle. Zwycięstwo, opuszczamy imprezę, losujemy dalej kołem. Pyk, kolejne 3 strzały. Zobaczymy, co nam się uda trafić. Uwaga. Luchador. Okej. I mamy też teraz co? Duplikacik. Potrzebujemy jeszcze tylko jednego skina, tego czerwonego. No dobra, ale nie będziemy na chwileczkę nim grali. Zagrajmy sobie jeszcze jakiś inny meczyk. Tego trybu jeszcze nie grałem. Sharks! Tak się nazywa ten tryb. Jest naprawdę sporo osób tutaj. I zobaczymy, jak nam pójdzie. Wow! Te rekiny są naprawdę ogromne. Dobra, ja tu będę ich wyjaśniał. Jak widzicie, ten diamentowy skin jest przepiękny. 11 na 10 mu daje. Chciałbym mieć takiego głupkowatego zająca w swojej szafce i jeszcze, że tak się pięknie mienił. No coś pięknego. Puh! Tu bananik. Tutaj bombica jakaś w oko. Zara poleci. Pa! Leżysz. Okej. On strzela rekinami, ten statek! Co jest? Dobra, niezła zadyma. Rzucamy tam banana. Nie trafiłem nikogo. Ale tego chłopa teraz wyjaśniam. Puh! Nie trafiam. O kurczę. Hop! Dobra. Udało mi się. Teraz postaram się go trafić. Dawaj tego banana! Woo! Dobra, przypał! Hop! I wryja ich! Bum! Leżysz! No wpadaj do tej wody! Wpadaj do wody, gościu! Bum! Wpadł! Jeszcze jeden tylko! Woo! I kto? Zwycięstwo! Dobra, mega zwariowany tryb. Zagrajmy sobie teraz Royal Rabbitem. Ale zanim jeszcze to zrobimy, oczywiście 3 razy... Dobra, 4 razy zakręcenie kołem. Okej, nowe kroki. O, tutaj takie jakby szybkie kroki. Zobaczymy, za chwileczkę je ubierzemy. Zobaczymy, jaka to jest animacja. Mamy też pirata. W końcu odblokowanego. No i odblokujemy sobie teraz jeszcze... jeszcze raz Luchador. Okej, wybieramy nowe kroki. Zobaczmy, jak one wyglądają. Aha, za tyłkiem nam się taka tęcza ciągnie. Niech będzie. Naszego królewicza przetestujemy na Lawalandzie. Zobaczcie, ile osób jest na tej mapie. 31 osób na Lawalandzie. I oni wszyscy poczują złość i gniew króla królików, który bije z berła. Patrzcie na to. Puh, aha, to niezły król. Teraz bomba, poleciał szkieletonek do piekła, diabeł za nim. Widzieliście, jak król eliminuje poddanych? Kolejni. Tam jest mój błazen, który miał mi zrobić sztuczkę. Błazen, chodź! No i ha, fajna sztuczka, salto do lawy. Niezły panie, pan błazen jest. Wow. Oni chcieli wyeliminować króla, widzieliście? Patrzcie, kolejni podwładni wpadli do lawy. Bomba! Nie trafiam, najgorzej. Nie możecie tak się śmiać z króla. Król ma zawsze najlepsze triki i najlepsze ciosy. Uwaga, bomba nie trafia. Stójcie podwładni, bo król się zaraz na was pogniewa, bo wy chcecie wygrać z królem, tak? A król królików sobie nie da w kaszę dmuchać, tak? Został jeden podwładny ze mną. No to robimy mu ostry wjazd. O ty! Dostał w locie i spada do lawy! Czy się mu uda uciec? Udało mu się uciec, ale... Powrót był nieunikniony do lawy. Król jest tylko jeden i król zawsze musi być na pierwszym miejscu. Pamiętajcie. Zarąbisty jest ten skin. 10 na 10. Kręcimy znowu kołem, tym razem 5 razy i zobaczymy, czy uda nam się odblokować ostatniego czerwonego królika. Jednak pirat. Oczywiście królewicz zawsze musi gdzieś wcisnąć, co nie? Dookoła, bo to byłoby zalosowanie bez króla. I mamy! Więc teraz sobie tego skinka przetestujemy. Ale jeszcze mamy dwa zakręcenia. Uwaga! Ta flaga już jest odblokowana. I jeszcze jedna. Okej. Dodatkowe smugi. Czerwony królik używamy. Czy możemy w nim kolor zmienić? Nie ma opcji takiej. Zagramy sobie jeszcze jeden meczyk. Abduction Avenue. Nune. Kurczę, nie potrafię tego czytać. Lecimy. Grałem w tą mapę tak naprawdę tylko i wyłącznie 2 razy. I powiem wam, że mi się podoba. Nie wiem jak wam, ale ta mapka mi się podoba. Jest jakaś taka trochę jakby wolna, taka dziwna. No te UFO. Właśnie. Mówił o UFO, a co innego się wydarzyło. Trzeba też uważać na lasery, trzeba uważać na UFO. Przypominam, że tylko jedna osoba przechodzi, a jest 30 coś na mapie, tak? Więc muszę się tutaj skupić, żeby ich... Aha! Wyrolować. Dobra, szybki wślizg. Pyk. Dobra. Hop. Oj. Czy te lasery są szybsze ode mnie? Nie. Na szczęście jestem szybszy. Dobra, ludzie się też palą tam po kolei. Ten skinek mega mi się podoba. Taki fajny, halloweenowy, ale... Czy bym nim grał? Raczej chyba rzadko. Najbardziej bym grał diamentowym i tym królem, bo jak dobrze wiecie, król jest tylko jeden. Jeżeli wytrwaliście do tego momentu, możecie napisać w komentarzu: król jest tylko jeden. Uwaga, uwaga, on chce podjechać króla. Pyk! Jeszcze wślizg dostał. Gonga jeszcze. A! Dobra, i zepsułem, jednak jestem drugi. Emotka się ścięła, nie udało mi się go uderzyć w ryja. No i jak widzicie, gdybym grał królem, już bym go dawno do celi posłał. Jeżeli wy się cieszycie, że króliki powracają i to naprawdę bardzo fajne odsłonie, zostawiajcie łapeczki w górę. Pamiętajcie, żeby w środę o godzinie 16 wbić na kanał JJKi i zobaczyć, dlaczego noszę wąsa. Na dzisiaj to było tyle, trzymajcie się, hej!